Cześć, witajcie moi kochani bardzo serdecznie w kolejnym Mierzymy. I tak jak w poprzednim, najpierw pokażę Wam, co mam, a potem po prostu przymierzę, bo zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Rzeczy są z Kika i dwie rzeczy w sumie z Actiona. Także zobaczymy. Najpierw mam piżamkę, która może być używana jako naprawdę bardzo fajna koszulka, taka, wiecie, jak jest lato, jak jest ciepło, jak mamy po domu chodzić w jakichś fajnych bądź mniej fajnych rzeczach. Ja zaraz będę miała oczywiście bałagan straszny, ale to nic. Natomiast koszulka jest zwyczajna, prosta. Zastanowię się, czy ją będę mierzyła, ale taka do pochodzenia, do spania, taka podomowa. Myślę, że bardzo ładna, fajny wzór, fajna bawełenka, chłodna, na ramionczka, zacna. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz z Actiona, to też jest taki trochę uniform do spania, uniform chodzeniowy. Ja mam te rzeczy w rozmiarze XL, wiadomo, duża dziewczynka jestem. I pierwszą sprawą są spodenki, które również do opalania mogą być super, bo są krótkie i zwyczajna, przezwyczajna. Widzę, że dosyć krótka koszulka, ale to też może być taka fajna podomka, także takie sprawy. I teraz słuchajcie, Kik. Ja to tak jak mówię, wszystko będę pokazywała na sobie potem, ale sukienka na regulowanych ramionczkach. Ta sukienka kosztowała 60 zł. Guma w piersiach i bardzo, bardzo długa kiecuszka, również z podszewką, tak by nic nie prześwitywało. Rzecz na ciepłe lato, na chłodność, można używać jako wielkiej, długiej spódnicy albo i sukienki. Ramionczka zawsze można schować w środek. Także taka rzecz. Bluzka, która bardzo mi się spodobała. To jest 35 zł, 34,99. Mamy tą bluzeczkę w długim rękawku, z takiej prążkowanej tkaniny, w kolorze ciemnogranatowym, fajny wysmuklający dekolt, też bardzo ładna. Może jeszcze nie są letnie rzeczy, ale słuchajcie, ileż my tego lata mamy. Dresy, słuchajcie, dresy. Dresy z Kika. Jak ja oglądam czasem te hole i tam są po 1 000 000 zł dresy i jeszcze nie wyglądają, to dresy z Kika naprawdę wyglądają. Tutaj koszt 30 zł dół. Mają bardzo fajne nogawki, bo są nogawki na takim sznureczek. Można je sobie ściągnąć, bądź można sobie rozprostować, dopasować. Ja wzięłam bardzo duże w pasie po to, żeby je pościągać, żeby były luźne, oversize, żeby były podomowo do biegania totalnie. I dresów Ci będzie u mnie dostatek, dlatego że tu mamy dresy w moro, męskie, dział męski, XL. Szerokie, fajne, gumka, ten sznureczek, zwężane na gumkę nogawki, bardzo ładny deseń morowy. Zobaczcie, jak na mnie wyglądają, spodnie moro wyglądają bardzo fajnie i mam jeszcze jedne moro, tylko już w takim typowym zielonym kolorze. One są z dosyć ciepłego materiału, bo zobaczcie, pod spodem mają taki meszek. Koszt ich jest 40 zł. Te też XL-ki, dział męski, szeroki, fajne. Tutaj ja jestem wysoka, więc te męskie spodnie i tak mi są do kostek. Nic tam nie wylata. Kolejna bluzka, która jest prześliczna, taka typowa hiszpanka, ona była droga jak na Kika,
dlatego że kosztowała 60 zł, ale mnie totalnie zauroczyła, bo zobaczcie, dekolt można nosić tak, ale typowo na ramiona, dwa razy mi się zmieści, nie spada. Ma bardzo fajne rękawki z taką haftem angielskim, tak bym powiedziała. Zresztą myślę, że tutaj bardzo ładnie widać. I dół również haft angielski. Szeroka, duża. Bardzo fajnie leży. No, mierzona była w kiku, wiadomo. Super bluzeczka. Kolejna basicowa sprawa. Biała. Nie jestem fanką białych bluzek stanowczo, ale pod marynarkę od czasu do czasu jednak biała bluzka jest potrzebna. Ona też jest z takiej grubszej tkaniny. Jej koszt to 25 zł. Już Wam pokazywałam taką granatową również. Też materiał paseczkowy. Fajny dekolt, dekoracyjne guziczki. No i przede wszystkim ja tam z samej białej chodzić nie będę, ale do wszystkich marynarek myślę, że będzie super. I kolejna fajna bluzka. Lubię, jak bluzki z tyłu mają takie przeszycie, bo wtedy ładnie się układa. Ona ma jeszcze z tyłu koroneczkę, jak widzicie. Z przodu jest zwyczajna, rękawek krótki, ale troszeczkę ramionka zakrywa. I cena jej też 25 zł. Też prążkowany materiał. No w ogóle Kik miał mnóstwo prążkowanych materiałów, że tak powiem. Więc tak. Czekajcie, spadają rzeczy. Bardzo prosta, trochę taka grunge'owa bluzka. Z fajnym motywem, deseniem mandali. Długi rękawek. Koszt po przecenie 25 zł. Cena regularna. Niech odkleję i zobaczę. Czekajcie. Coś 99. Ale nie wiem co. 34,99. No czyli odychę tańsza, ale naprawdę bardzo fajna. Z zaokrąglonym dołem. I też do takich dresowych, grunge'owych spodni będzie wyglądała, myślę, super. Także tak. Patrzę, co tu jeszcze mam. Bo mam też nie swoje rzeczy. A, jeszcze jedne dresy, które są we kwiatki, słuchajcie, tylko to są dresy takie 3/4, 7 ósmych, też troszeczkę grubszy materiał, czyli na upierdliwie gorące lato nie sądzę, ale podomowo, fajnie, ja myślę, będą super wyglądały. Zresztą ja to wszystko mierzyłam, to już wiem, że super wygląda. Mówiłam Wam, że miałam takie szare buty, że kupię sobie również czarne. Bardzo mi się w nich podoba to, że mają tutaj tą powierzchnię troszeczkę wysuniętą do tyłu. Bardzo są wygodne, mięciutki materiał. Z taką kokardką z gumy. W szarych biegam, czarne kupione, czyli lato butowo odkupione. A, i jeszcze zakrzona pęty. Nie, to też z Kika, też są z Kika. Majtki, które generalnie są spodenkami, czyli jak się biega samemu po domu i chce się wyjść na taras, nie w majtach, które wszystko pokazują. Myślę, że takie majtki, których mierzyć nie będę na wizji, ale spodenkowe są bardzo fajne. Zresztą ja takie spodenkowe mam od lat z Gatty. Rewelacja, fajnie się trzymają na tyłku, fajnie to wszystko wygląda. Także takie rzeczy zakupiłam i zaraz Wam pokażę, jak w nich generalnie wygląda. Chciałam Wam jeszcze pokazać kilka basicowych bluzeczek, takich zwyczajnych po prostu. Tutaj mam za 15 zł coś, co jest szeroką, niezbyt długą bluzką we wpaski. Z takim dosyć ciekawym dekoltem, szerokim rękawkiem. Też zaraz przymierzę, to Wam pokażę, jak to wygląda. Niezwyczajna, szara bluzka, ale z przepięknym łapaczem snów. Rękawek taki trochę podwinięty. Dosyć ciekawie to wygląda. Łapacz bardzo fajny. Ja lubię ten motyw, jak widać na powyższym obrazku.
Kolejna rzecz jest takim zwykłym szarym t-shirtem, ale z takim fajnym, myślę, wykończeniem tutaj przy szyi. Zwykły, krótki rękawek i tutaj 20 zł. Taka troszeczkę grubsza tkanina. To jest fajna sprawa. Bardzo luźny, bardzo taki zwiewny i z cieniutkiej tkaniny paseczki. Cena. 35 zł. Długi rękaw, ale jeżeli jesteśmy spaleni, taka cienka tkanina może dawać radę. Też zwykły basic, przymierzałam różne kolory i powiem szczerze, że w tym było najlepiej. Dekoldzik, krótki rękaw. Mamy zwykłą bluzeczkę i one są w jakichś stadiach 10-złotowych. Za 10 zł, czyli tak jak wreszcie w Primarach za 10 euro można kupić fajną koszulkę za 10 zł. I kupiłam coś do chodzenia po domu, słuchajcie, wielkie, do chodzenia do spania, do chodzenia po domu z takimi szerokimi rękawami. Ogromna, wielka, to jest w ogóle rozmiar bardzo duży, bo 52, ale specjalnie taką dużą wziąłam, po 25 zł, do spania, luźno, myślę, że będzie super z wielkim dekoltem, także przymierzam po kolei. No i słuchajcie, pierwsza bluzka w zupełnie grunge'owym stylu. Jak widzicie, luźna, fajna, dosyć wygodna, długie rękawy. Ja i tak zazwyczaj noszę podwinięte. Wykończona jest w takim stylu uciętego rękawka, uciętego dołu, uciętego dekoldu. Fajny kolor, myślę, pasujący do większości rzeczy. Ja w starych dresach, bo tak my dresowo teraz zazwyczaj tutaj chodzimy, ze względu na to, że mało imprez, mało tego typu rzeczy. Bluzka fajna, luźna na troszeczkę cieplejsze dni. Myślę, że też Wam się podoba. Ja może troszeczkę zmienię kadr. I naprawdę za 25 zł, jeżeli chodzi o kick, można sobie zrobić taki fajny, luźny, luzacki styl do działania. Także pierwsza rzecz, tak wygląda na człowieku. I powiem Wam, że ja nie wiem, z czego ona jest zrobiona, ponieważ nie wiem, gdzie tego szukać nawet, ale w dotyku jest, jakby była zrobiona po prostu z bawełny. No i mandala, myślę, że też wygląda przyzwoicie. Słuchajcie, do tej bluzki założyłam te spodnie 3/4, także możecie ocenić. Tak jak mówiłam, ja lubię bardzo kupować szerokie, w pasie szeroką gumę, żeby tutaj i na ręce, zobaczcie, jak tu jest kieszeń, cały strajfon się zmieści. Tyłek, mam wrażenie, wygląda przy nich fajnie. One są szerokie, bufiaste, dużo tego, to stanowczo nie są spodnie przylegające do nogi, ale myślę, że wyglądają naprawdę fajnie. Tak luzacko, można sobie jeszcze pokusić się o jakieś, tak kotek, pokusić się o jakieś tutaj bluzeczki do tego, ale myślę, że do wszystkiego będą pasować. Ja tak jak Wam mówiłam, mam dosyć wąskie biodra, więc staram się kupować takie trochę pumpy tutaj szersze, żeby to ręce i nogi miało, ale spodnie fajne, radosne, dresowe, fajne spodnie. Zielone spodnie w moro, które można sobie ścisnąć sznureczkiem, który właśnie mi wyleciał. Ale nic, to zaraz będę go szukała. Długie, szerokie, wygodne. Tak jak widzicie, do takich zwyczajnych bluzek naprawdę wyglądają bardzo fajnie. Myślę, że też Wam
się spodobają. I tak jak mówiłam, dział męski, ale dla mnie jestem wysoka, ma długie nogi i wcale nie są takie za długie. Natomiast moro, luźny styl. Tutaj, jak mówiłam, szerokie kieszenie, sajfony się pomieszczą, kieszenie prawie do kolan. Słuchajcie, wszystkie wędki, wszystkie inne rzeczy można tutaj naprawdę pomieścić. Także myślę, że wyglądają fajnie. Idziemy w dresy, mili Państwo. Idziemy w dresy. No i słuchajcie, kolejne spodnie moro. Tak obiektywnie te szare mi się bardziej podobają. Na dziale męskim nieco bardziej dziewczęce. Ale sami zobaczcie, luz, bluz, orzeszki, nic nie opina, naprawdę można sobie fajnie w nich pochodzić. Ja mam XL-ki, są jeszcze dwa razy XL-ki, więc dziewczyny, które są szersze w biodrach albo w udach, na spokojnie, zobaczcie, ile to jest jeszcze luzu. Ja po prostu jestem człowiekiem, że dres ma być dresem, a nie obciskać tyłek. Gdybym chodziła na fit siłownię, przypuszczam, że bym tam obciskała. Natomiast ja mam mieć po domu wygodnie i cudnie. Także tak to wygląda. I teraz mamy bardzo luźne, wręcz lejące się spodnie dresowe. Materiał cieniutki, milutki. Jeżeli latem spieczecie sobie nogi, ewentualnie jest troszeczkę chłodniej, myślę, że taki dres będzie idealny. Wysoka guma, która też ładnie zbiera, troczki, które też zbierają tutaj w pasie. Jedynym mankamentem, jedyną wadą tych spodni jest to, że nie posiadają kieszeni, a ja kieszeni uwielbiam. Natomiast jako dresowe, luźne, lejące się spodnie są, uważam, rewelacyjne. No i na dole macie nogaweczkę, którą można sobie skrócić i też trochę takie pumpy zrobić. Także wyjątkowo długie, wyjątkowo fajne spodnie. Myślę, że mogą się spodobać wielu osobom. 30 zł. I są. I kolejna rzecz. Sukienka, którą pokażę Wam zaraz, jak wygląda w całości. Ale zobaczcie sobie długość. Jest naprawdę długa. Ma podszewkę. Czyli nic nam nie prześwituje. Bardzo fajny deseń, materialik, ramionczka regulowane, guma na biuście, więc tak naprawdę tutaj jeszcze wiele by weszło, że tak powiem. Możemy ją fajnie popodciągać na plecach, no dosyć fajnie wygląda, letnia. Ja mam jeszcze niepodciągnięte ramionczka, dlatego one mi tam z tyłu wiszą, ale letnia fajna sukienka, można się w niej zatopić i bezpiecznie wyjść na dwór. Także tak. Gumka regulowana, można ją umieścić w każdym miejscu w talii. Także myślę, że również z takiej sukienki letniej można być człowiekiem zadowolonym. No i pierwsza z bluzek. Biała bluzka, stanowczo widzę, podkreślająca opaleniznę. Zobaczcie, wygląda bardzo fajnie, jest luźna, dosyć dobrze dopasowana na mnie w ramionach. Trzy ozdobne guziczki. No i naprawdę zwyczajnie, do zwyczajnych rzeczy może być. Nadaje troszeczkę elegancji, to wiadomo, kolor. Ale tak jak mówiłam, biały kolor nie jest moim ulubionym kolorem. Wygodna. Mam specjalnie podłożony ciemny stanik, żeby ocenić jej prześwitywalność. Co by potem nie było zdziwienia na ulicy po prostu. Ale no, biała bluzka jak biała bluzka. Tutaj, wiecie, szału na mnie nie zrobi, natomiast wiem, że taki basic trzeba posiadać. Ze względu na to, że pasuje do wszystkiego i można jej użyć w każdej sytuacji, nieco bardziej oficjalnej. Ciepła, fajna, krótki rękaw, no do opalenizny uważam rewelacja. I przechodzimy do moich ulubionych, bardziej granatowych kolorów. Słuchajcie, bluzka, która naprawdę fajnie wygląda z tyłu, zobaczcie. Mamy ją w ogóle dłuższą z tyłu, krótszą z przodu. Bardzo luźna, ale naprawdę fajna. Prążki, ale takie cieńsze, super, myślę, że będzie mi się w niej super chodziło, nawet w ciepłych dniach, dlatego, że ma krótkie rękawki, ma takie detale, które są zupełnie urocze właśnie, ramiona, czy też tył pleców, rewelacja. Do dresowych spodni, jak widzicie, nawet kwiecistych,
Wygląda bardzo fajnie. No, jest luźna, ma tutaj takie dwa przeszycia, nadaje takiego śmiesznego kształtu. Bardzo mi się ona podoba. Tutaj mam lustro, to sobie mogę trochę w lustrze popatrzeć i powiem Wam, że jestem z niej bardzo zadowolona, jeżeli chodzi o wygląd. Także naprawdę bluzeczka ładna. Na lato wiecie, o co chodzi. Wszystko powinno wystawać gdzieś, tak, bo jest gorąco po prostu. Więc z tego gorąca może nie ma dużego dekoltu, więc ci, którzy nie lubią, ja lubię, aczkolwiek dostań duży dekolt w tych czasach, różnie to bywa. Natomiast ci, którzy nie lubią, w sam raz nie dusi, a naprawdę fajnie wygląda. Także myślę, że tutaj kik na wysokości zadania stanął. Fajna jakość, przewiewność, dla mnie kolor, trochę koronki, trochę takiego. I można iść dalej. Podoba mi się. Pójdą detale, ta jest bruska super, wygląda jak milion dolarów. Ta jest bruska super, wygląda jak milion dolarów. Ta jest bruska super, wygląda jak milion dolarów. A tak na poważnie, guziczki, koroneczka drobna. Proszę bardzo, jak to ładnie wygląda. Guziczorki są, krój fajny, rozchodzi się tam, gdzie się rozchodzić powinna. Wygodna, rękaw oczywiście wiadomo, długi, ale noszony. Podobno podwinięte rękawy dodają nam lekkości. Nie wiem, po prostu wygodnie, nic mi się nie oplata. Z tyłu ładnie, ślicznie. Lubię ten moment, kiedy tutaj mamy wcięcie, a tu mamy rozszerzenie, czyli w ogóle rozszerzone bluzki. Jestem za. Podoba mi się bardzo. Wygląda super. Także polecam serdecznie. I to jest bluzka z gatunku Mam Prążki. Nie zawaham się ich użyć. Ale super sexy. Ja się kiedyś uspokoję i spoważnieję. Kiedyś, nie wiem kiedy, ale super, super, super. I powiem szczerze, mam nadzieję, że będzie się dobrze prała, bo będę ją często nosić. Rewelacja. Teraz idzie lato, to z tymi długimi rękawami to wiadomo. Ale super krój, jeżeli macie figurę podobną do mnie. Wysoki wzrost, trochę tu, trochę ówdzie. Dodanie sobie klepsy zdrowości. Polecam. Ostatnia bluzka, której fanką jestem niebywałą. Taki trik. Maszce skonosz, a go nie widać. Rewelacja, bo oczywiście można ją zrobić naprawdę na totalną hiszpankę. Tak sobie pozwolę z tym skonoszem to zrobić. I ona naprawdę przy podnoszeniu rąk nie robi jakichś strasznych zjazdów. Ale ja tak nie noszę, bo to optycznie poszerza mnie. Natomiast właśnie dekolt, który... I najlepiej wszystkie sznurki. Dekolt, który leży na ramionach, troszkę wysmukla. Ona jest duża, luźna, ale jest taka, wiecie, płócienko, wygoda. Nawet latem w takiej bluzce nie będzie gorąco. Dla mnie jest prześliczna. Ma właśnie tutaj ten hawcik angielski. Tutaj całą tą koronkę hawciku angielskiego. Ona się w zasadzie... Witamy. W zasadzie opiera na biuście, ale jednocześnie nie pogrubia i nie potęża. Także naprawdę, a wystarczy, wiecie, bo to nie chodzi o to, że człowiek jak taki robot tam z tym turbyma będzie zajwaniał w takiej bluzce, tylko wiecie, cześć. I już mamy, tak, podkreślone, już tutaj się dzieje, tutaj ukrywamy, tu ukrywamy, a tutaj podkreślamy, także super. Bluzeczka. Myślę, że Wam też się spodoba, bo mi bardzo, no szczególnie ja uwielbiam te dekolty. Po prostu uwielbiam. Zawsze można zrobić bardziej wyzywająco. Ale naprawdę nie trzeba. Seksapil mamy tu.
I kolejna rzecz na chłodniejsze wieczorki, luźne rękawy. Jest ona trochę dłuższa, ta bluzka, także możemy się czuć w niej dosyć komfortowo i bezpiecznie. Można sobie zawsze coś tam zakręcić, gdzieś coś dodać. Bardzo fajnie wygląda. Luźniusieńka, bardzo taka mięciutka i cieniutka tkanina, także w niej nie będzie gorąco, mimo że ma dłuższe rękawy. Bardzo fajna, pod spodem print prześwituje, ale naprawdę, jeżeli mamy ochotę na luźny outfit, luźne wyjście, jakaś do tego granatowa torebka, jakaś kokarda marynarska i na lato super się sprawdzają właśnie wszelkiego rodzaju paski, bo one wyglądają po prostu super letnie, już dają takie poczucie wakacji. Szara basicowa bluzeczka, której atutem jest troszeczkę grubszy materiał. Fajne takie rękawki zakrywające ramiona. Uważam, że fajnie leży, zwyczajnie. Jako, że jest szara, pasuje do wielu rzeczy, a urocze są te guziczki tutaj z przodu i też nie dusinc przy szyi. Fajny, dosyć szeroki dekolt też pokazuje, jak ktoś ma kości. Także bardzo prosta, bardzo fajna, grubsza tkanina, niekoniecznie na 30 stopni, ale na bieganie w ciepłe, wiosenne i nieco chłodniejsze letnie dni zupełnie przyzwoita. Nic nie prześwituje, nic nie obciska, fajnie leży, także naprawdę w takie... I kolorów było mnóstwo, natomiast mi po prostu było najlepiej w kolorze szarym. Był brudny róż, była niebieska, ale ta wyglądała najlepiej. Tu mamy kolejną luźną bluzeczkę, której motyw generalnie uwielbiam, dlatego że jest to łapacz snów. Być może nie jest to zbyt wielki dekolt, ale na pewno nic tutaj przy szyi nie obciska. Rękawy luźne, ona generalnie jest wzięta chyba w rozmiarze 48 akurat, natomiast jest luźna, fajna, zawsze można coś zawiązać, wrzucić do spodni, naprawdę tutaj pokombinować, a luz i przewiew na letnie upały na pewno zapewni. Cieniutki, fajny materiał w kolorze brokocim, czyli nawet ja uwielbiam kolor czarny, aczkolwiek jeśli się ma kota na czarnym, całą się rzecz widać, więc bardzo często właśnie w szarościach, ta szarość jest jasna, nie jest taka mocno ciemna od, mamy różnicę, tak, przytłaczająca i w takich bluzkach, czy na rower, czy na jakąś aktywność, czy po prostu do sklepu, naprawdę można wyskoczyć i iść. Bardzo fajna, luźna, duża, będzie pasowała i do jeansów, i do spodenek, także myślę, że warto się zaopatrzyć, właśnie jeżeli są jakieś fajne designy, warto się zaopatrzyć w takie luźne bluzki wyskokowe, że tak powiem, czyli można wyskoczyć w szybkim tempie do sklepu na zakupy, zawsze jest się w co ubrać. Bardzo fajnie to wygląda. I przed nami najdziwniej skrojony t-shirt, dlatego że jest on szeroki, a troszkę krótszy z przodu, dłuższy z tyłu, jak widzicie. Fajnie pokazuje, jeżeli mamy jakieś dłuższe spodnie, to tutaj nie będzie problemu. A też jest zupełnie luźny, nic tutaj nie blokuje. Naprawdę można w niego wskoczyć i też wyskoczyć na zakupy. Ja lubię rzeczy w paski, bardzo lubię też takie luźne, przewiewne sprawy. Także jeżeli ktoś z Was lubi paseczki za niedużą cenę, kik. Paseczki. Moja mama mi już kiedyś powiedziała, nie kupuj już pasków. Teraz byłam bez mamy. Nakupowałam pasków, mam 3 bluzki w paski. Ale uważam, że są urocze, słuchajcie. I naprawdę być może tutaj ani ten dekolt nie jest jakiś Bóg wie jaki, ani nic, ale jest luźny, fajny, dosyć dobrze gatunkowy t-shirt. Także taka fajna bawełenka. Sezon, wiosna, lato, jesień, zima, duży dekolt, bardzo fajnie i słuchajcie, taka zwyczajna, bym się nie zabiła, bluzeczka, niedługa, nie krótka, podstawowa do wchodzenia, także myślę, że może się podobać. Paski gubią gdzieś, jakieś zbędne kilogramy, jakby ktoś Wam mówił, że w paskach
wygląda się źle. Nie jest to prawda, zależy jakie paski. Ja lubię taki marynarski styl, granatowo-biały. Bardzo mi się podoba. Podstawowa, prosta, dekolt nie przy szyi. To jest dobre, czyli można się poopalać i pochłonąć troszeczkę słoneczka. Także myślę, że wygląda dobrze. Rękawki krótkie, fajne. Materiał bardzo milutki, trochę streczu, ale taka zwyczajna, zwyczajna fajna bluzka, koszulka. No i słuchajcie, najlepsza rzecz ever, czyli moja ogromniasta podomka, piżamka, koszula nocna, spanko. Po prostu luźna, bawełniana. Można naprawdę nie przestraszyć listonosza, jeżeli nas zastanie jeszcze w pościeli. Ja mam ją mierzoną na spodnie, ona jest bardzo długa, jest w rejonie do kolan, także jeżeli nawet cokolwiek zakrywa wszystko, co ma zakrywać. Jest wzięta w bardzo dużym rozmiarze, ale zupełnie specjalnie, zupełnie po to, żeby była taka wielka, oversize'owa. To nie jest rzecz do laszczenia się, to jest rzecz pod tytułem ma być wygodnie w momencie, kiedy człowiek próbuje spać, chodzić po domu. Cudne są te rękawy. Jest po prostu słodka. Jest nie wyjściówka oczywiście, ale po prostu jako zacna podomka, bym powiedziała. Materialik też jest bawełenka. Szarość jasna, która jest jasna, a nie jest bielą, czyli dla mnie idealnie. Natomiast tak jak mówię, ona, zobaczcie, to jeszcze by dwie, no dobra, jedna osoba by weszła, ale chodzi o to, żeby było naprawdę wygodnie przy spaniu, wygodnie przy chodzeniu, wygodnie w rozciągnięciu się gdziekolwiek i zrobieniu czegokolwiek po domu, a żeby też jakoś mieć poczucie, że jest człowiek ogarnięty, a nie w jakichś starych koszulinach. Także dlatego właśnie taka wielka, obszerna wielkość. To nie ma być ładne, chociaż samo w sobie jest, ale to ma być bardzo wygodne i jest wygodne. Także można naprawdę tutaj jeszcze 5 osób zmieścić, ale to jest w tym właśnie urocze. Ja już jestem po mierzymy i zostałam w ciuchu. W ciuchu zostałam, zaraz wam pokażę. Strój dnia po mierzymy w lustrze. No więc, miękkie, giętkie getry. Dziunia. I bluzeczka, która bardzo fajnie wygląda. Granatowa ze guziczkami, spory dekolt. Bardzo mi się podoba.